moc, energia, yerba mate. Częstuj mamę, częstuj tatę, częstuj ziomków w szkole, w pracy. Niech siorbają to rodacy. Klikaj lajka i subskrypcję, coś nowego wrzucę szybciej. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Bazyl TV. Jest to pierwszy odcinek w roku 2019. Z tej okazji chciałbym Wam życzyć dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń. Dzięki za wszystkie nowe subskrypcje, lajki, łapy w dół, jak zasłużyłem oczywiście. I będzie to odcinek poświęcony właśnie tematyce yerba mate po raz kolejny na mojej playliście yerba mate. I jest to odcinek poświęcony konkretnie pięciu, moje takie top 5, jeśli chodzi o efektywne, dobre, smaczne i mocne yerby. Także zaczynamy. Chciałbym Wam pokazać na początek coś takiego dosyć ciekawego, co udało mi się ostatnio zdobyć. Ale o tym dodam coś troszeczkę później, bo miało być o yerbach. Także sobie to na razie postawię, materko, tutaj. I zaczniemy od yerby, która jest pierwszą yerbą, którą w ogóle miałem okazję spróbować. Jest to Cruz de Malta. Taki mój pierwowzór, pierwszy smak prawidłowy yerby, który sobie wyobraziłem i spełnił moje oczekiwania. Yerba mate argentyńska, która zawiera pyłek, jest suszona dymem, ma ten właśnie konkretny, specyficzny aromat i zdecydowanie nigdy mnie nie zawiodła do tej pory. Jest to któryś już kilogram tej yerby w moim menu, także ląduje sobie tutaj. Ciężko mi ją właśnie postawić na piątym miejscu, dlatego trudno mi je specyfikować, jeśli chodzi o pozycję, ale dajmy ją na piąteczkę. Ale właśnie ona stoi równo z pajarito dla mnie. Słuchajcie, to też jest paczka kilogramowa, tylko że już jej trochę wysiorbałem. Ale wybaczcie mi, że pokazuję Wam otwartą paczkę. Mam nadzieję, że się nie gniewacie. Słuchajcie, pajarito wygrywa tutaj z Cruz de Malta tylko ze względu na to, że jest to faworyt cenowy, bo jest naprawdę niedroga, a robotę robi taką samą. Jest równie smaczna, tylko że jest to yerba już paragwajska. Również tak samo bardzo smaczna, aromatyczna yerba i mocą nigdy jeszcze też mnie nie zawiodła, także zdecydowane takie dobre 4 będzie pozycja tutaj. Jedziemy tak dosyć szybko dalej i chciałbym Wam opowiedzieć teraz o yerbie. To jest yerba mate green de Spalada, z yerba mate green właśnie. Jest to yerba zupełnie inna od poprzedniczek. Jest to również yerba, tylko że jest to yerba właśnie brazylijska. Cechuje się tym, że jest suszona właśnie nie dymem, a ciepłym powietrzem, przez co różni się nie tylko kolor tego suszu. Jest jasny, dużo jaśniejszy, zielony. I smakiem zdecydowanie też się różni, bo nie ma tej takiej goryczy, jest bardziej smakiem przypomina takie typowe zielone herbaty, co dla niektórych właśnie, myślę, początkujących, pijących yerbę być może bardziej znośnym smaczkiem. Bo ci, którzy boją się właśnie tego gorzkiego smaku yerby i pytają się, czy to można słodzić, czy nie, może zacznijcie sobie właśnie od yerba mate green. Ale ja wolałem skoczyć na głęboką wodę, tylko Wam po prostu mówię. I z yerba mate green miałem okazję właśnie wypić tą konkretną yerbę, jak i wiele innych smaków dzięki właśnie sklepowi yerbamarket.com, który wysłał mi całą ekstra pulę smaków yerby. Jest yerba mate green, jak i z serii El Pajaro, także nie reklamuję ich za to, że mi wysłali, tylko że naprawdę są to konkretne produkty i ten bardzo miło mnie zaskoczył. Jest to mój zdecydowany faworyt, jeśli chodzi o efektywność właśnie działania, i jak i ten smak właśnie wyjątkowo intensywny, jeśli chodzi o yerba mate green. Także Wam polecam bardzo serdecznie, warto spróbować. Jest to taki czyścioch fajny, naprawdę smaczna, dobra yerbka, jeśli chodzi o yerba mate green, moja ulubiona. I dalej to będzie na miejscu drugim w tej sytuacji. Jest to El Pajaro Organic de Spalada. Jest to yerbka również paragwajska. Zawiera dużo pyłu,
i słuchajcie, mega mnie zaskoczyła, jeśli chodzi o moc. Daje porządnego kopa. Nie wiem, czy tej goryczy nie ma więcej właśnie niż Cruz de Malta i Pajarito. Myślę, że ma go więcej właśnie. A to przez ilość tego pyłu, który ona zawiera. Zauważyłem, że istnieje pewna zależność, bo nieraz yerby, które zamawiam, czasem jedna od drugiej odbiega delikatnie smakiem i co na pewno zauważyłem, że yerba mate, gdy nasypujecie jej od góry, to cały ten pyłek i drobniejsza yerba opada na spód. I pierwsze zalania, pierwsze matera nasypane od góry są nieco słabsze od tych, które będą już dużo niżej. Zauważcie, że tego pyłu jest zawsze więcej tutaj, bo ona przy transporcie się ubije. Także czasami się różnią widocznie w sortowniach, tam gdzie rozsypują to na paczki. Jedna od drugiej może odbiegać właśnie mocą przez zawartość tego pyłu. Także też na to zwróćcie uwagę. Czasami się zdarzy troszeczkę inaczej, ale Despalada Organic ląduje na drugim miejscu. Naprawdę elegancka yerbka. No i ta yerba, która często ląduje u mnie na kanale, jest często wspominana. Była raz i teraz występuje po raz drugi jako numer jeden, jeśli chodzi o moje wyobrażenie smaku yerba mate. Wspominałem wam o niej już wcześniej. Tak wygląda opakowanie. Nigdy mnie nie zawiodła, ale ostatnio właśnie zamówiłem sobie ją któryś raz z rzędu i otworzyłem paczuszkę, zalałem pierwszy raz i coś mi tu nie pasowało, bo ten smak właśnie nie był taki, jak sobie zapamiętałem. Zalałem drugi raz, już było lepiej, a trzeci po prostu zbliżałem się dalej do tego opakowania, gdzie było więcej pyłu, który nadaje tej goryczy takiej fajnej. To jest tylko moje spostrzeżenie, napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o tym, ale wtedy uważam, żeby ominąć właśnie takie sytuacje, warto może zainwestować w sobie jakieś pojemniczki do yerba mate, jakieś puszki takie fajne, do których można by te yerby sobie przesypywać. Także Yerovia Organico jako numer jeden, jeśli chodzi o moc, efektywność, smak, gorycz, to jest taka prawdziwa yerba. Tak jak zauważyliście, w ogóle faworyzuję w tych yerba mate czystych, bez jakichś smaków dodatkowych, ale zamierzam przygotować materiał na temat yerb smakowych, bo oczywiście takich wiele też już spróbowałem i przygotuję takie najciekawsze według mnie. Także to jest numer jeden zdecydowanie, Yerovia Organico. Dosyć taki szybki film, ale jeszcze na deser chciałbym wam pokazać, jakie ciekawe materiał udało mi się zdobyć i małą informację odnośnie przygotowaniu matero do pierwszego picia, bo uwierzcie mi, że pierwsza moja kalebasa, którą możecie zobaczyć na pierwszym odcinku, czyli to było yerba mate pierwszy raz, bodajże tytuł, zalałem tylko wrzątkiem, przeparzyłem ją raz, dobrze przepłukałem i myślałem, że to załatwi sprawę. Otóż okazało się, że nie. Ciężko było mi rozpoznać właśnie ten efekt uboczny niewykonania curado. Słuchajcie, dobrze mnie w kichach kręciło ze 3 dni chyba. Bez jakichś większych skutków ubocznych, ale to było dosyć ciężkie do zniesienia. Nie zwróciłem na to dokładnie uwagi i drugi raz tak w życiu dopiero się poczułem po tym, jak zrobiłem tutaj Shimahou. Pamiętacie pewnie ten odcinek o Shimarao? Tam również nabyłem porongo, czyli taką fajną kalebasę, tykwę do picia Shimarao, powiem trzeci rodzaj nazw w ogóle tego suszu. Słuchajcie, i znowu pominąłem ten proces curado, tylko ją przeparzyłem i znów 3-4 dni czułem się ciężko na brzuchu, także pamiętajcie o tym, żeby te curado robić, czyli po prostu zalać yerbą odpowiednią temperaturą tą matero i zostawić to na 12-14 godzin. Ten proces można powtórzyć nawet 3 razy dla pewności, że samo, i pamiętajcie, że samo wyparzenie nie wystarczy, bo można później troszeczkę słabo się czuć. Ale dokładniejsze sposoby przyrządzenia i zrobienia całego procesu curado na pewno znajdziecie sobie
na YouTube, a jak nie, to postaram się jakiś materiał dla Was przygotować. A słuchajcie, to jest moje zdobyczne kopytko właśnie do picia takich byczych, mocniejszych jerbek. Udało mi się znaleźć w sklepie. Dam Wam link w opisie, ale wiele Wam ten sklep nie da. Wyobraźcie sobie, że pan, który sprowadza yerby, które u niego zamawiam, on nigdy yerby nawet nie pił. I nawet nie wie, jak się nazywają te naczynia. Ale bardzo w porządku gość. I nawet nie był mi w stanie powiedzieć, z czego jest to wykonane, czy jest to naturalne. Tutaj wygląda nawet trochę obrzydliwie, bym powiedział na początku, i ciężko by mi się z tego było napić. Ale jest to lakierowane kopytko, raczej naturalne, ale tutaj ta skóra i oprawa jest naciągnięta tylko na zwykłą właśnie kalebasę. Widzicie? W środku to nie jest kość, to jest struktura drewniana i zamierzam sobie przeprowadzić ten proces curado i napić się z tego pierwszy raz niedługo. Chciałem Wam tylko pokazać i jednocześnie przypomnieć o tym, żeby robić te curado, bo później może być ciężko. Kto chce pominąć całą trudność z przygotowaniem curado, polecam po prostu kupić sobie Materos Palo Santo. Także mam dzisiaj zalaną Jerowi Organico. Także zdróweczko i jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, które mi przybyły. Zupełnie się nie spodziewałem takiego obrotu spraw. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dzięki śliczne, to był kanał Basil TV.